Bryan, teraz Douglas Costa. Niecelne zagranie Senegalczyka. Dario Serna. Costa. Costa na wolne pole, zdążył do tej piłki. Świetnie to zrobił Willian. Gładki wprost Dario Serna. Costa, Costa! Świetny strzał. Kapitan drużyny z Charkowa. Teraz jeszcze piękne uderzenie lewą nogą Douglasa Costy. Iszczenko. Costa, teraz on po lewej stronie zmieniają. Gospodarze lewą stroną, Gładki, dokładnie na nogę Douglasa Costy, Costa, słupek, bramka! Ależ pięknie to zrobił Brazylijczyk. Trzeci występ w barwach Szachtara, jest pierwszy gol gracza, za którego zapłacono 7 milionów euro. Olbrzymia radość podopiecznych Michel Lucescu, a brawa naprawdę dla Costy wielkie, bo inaczej niż za pierwszym razem, nie uderzał na siłę wewnętrzną częścią stopy, ale też to nie był jakiś lekki strzał, piłka skozłowała zdecydowanie poza zasięgiem rąk Horianowa. No i precyzja idealna, zejście do środka, oszukany Jewgen Selin. Douglas Costa, 2-1 dla Szachtara. A to szybko zdobędzie sympatię kibiców, strzelając takie bramki jak dzisiaj Douglas Costa. Zwłaszcza, że to jest przecież gol premierowy dla nowej drużyny, a realizator raz jeszcze prezentuje nam piękny strzał w tym meczu, zatem myślę, że więcej niż 2 minuty doliczy arbiter w ataku Costa. Costa świetnie, nie ma, ma tyle samo punktów w tabeli, ile Dynamo Kijów. Zasłużone to zwycięstwo dla drużyny Mircea Lucescu, chociaż prowadzenie dla gości dał Antonow, ale wyrównanie Mariusza Lewandowskiego, a w drugiej części spotkania bramka Douglasa Costy. Wygrana 2-1 w bardzo ważnym meczu z trzecią w drużynie ekipą, z drużyną Metalista Charków.